Damian Sobul, 36-letni polski wolontariusz, zginął w Strefie Gazy. I taki nagłówek zobaczycie dzisiaj w większości polskich mediów. I'm Damian Chicken from Cairo. Here guys, we are ready loading trucks to Gaza Kitchen with equipment. We already loaded tables, shelves, water system, fresh beans, all kitchen equipment, wonderful pots, pots ready to cook. 20,000 meals, water tanks, and everything what is needed to create a kitchen and feed people in need. Thank you for all donations. Zapytam wprost, czy to był tragiczny wypadek, czy jednak wojsko izraelskie mogło zaatakować trzy pojazdy świadomie, z premedytacją? Znaczy, według już wstępnych ustaleń samej armii izraelskiej, to było zrobione jak najbardziej z premedytacją. Jest bardzo dokładny opis tego zdarzenia. Zabijano tych ludzi na raty, na trzy raty. Najpierw trafiono pierwszy samochód, oni się ewakuowali do drugiego. Wtedy wydano rozkaz. Oni zresztą poinformowali, według Haaretz, izraelskiej gazety, poinformowali, że zostali zaatakowani, zdaje się, właśnie armię izraelską, ponieważ ten przejazd był uzgodniony. Następnie uderzył drugi pocisk, a potem jak rannych przeniesiono do trzeciego pojazdu, bo trzema pojazdami w sumie jechali, to wtedy dobito ich tym trzecim pociskiem. Z zimną krwią zamordowali polskiego obywatela, który swoje życie poświęcił na to, aby pomagać innym. I nie dość, że nie chcą za to przeprosić, to zachowują się w sposób wyjątkowo arogancki. I najwyższy czas, żeby wywalić ambasadora Izraela z Polski. I ja nie wiem, na co Tusk jeszcze czeka. Damian pochodził z Przemyśla, był wolontariuszem organizacji World Central Kitchen i niósł pomoc Palestyńczykom w Strefie Gazy. Dzięki Damianowi i innym wolontariuszom można było nakarmić ludzi, którzy od kilku miesięcy cierpią z powodu głodu. Głodu, na który skazał ich Izrael celowo i umyślnie, blokując wóz pomocy humanitarnej. W jaki sposób doszło do śmierci Damiana? Pojazdy, którymi poruszał się Damian i sześciu innych wolontariuszy, zostały zaatakowane przez Izrael z powietrza. Cała siódemka poniosła śmierć, pomimo że ich pojazdy były oznakowane logiem WCK. Poruszali się w strefie wyłączonej z działań zbrojnych. I po trzecie, najważniejsze, ich przejazd odbył się za zgodą i był koordynowany przez izraelską armię. W jaki sposób zareagował polski MSZ? Zobaczcie sami, mój komentarz jest tutaj naprawdę zbędny. Zgodnie z prawem międzynarodowym, atak na pomoc humanitarną, który prowadzi między innymi do śmierci personelu humanitarnego, może być uznany za zbrodnię wojenną. Bazując na dotychczasowych informacjach, nie mam wątpliwości, że Izrael dokonał zbrodni wojennej. Nie pierwszej i nie ostatniej, bo gdy mówimy o śmierci Damiana i sześciu innych wolontariuszy, należy również pamiętać o tym, że Izrael jest odpowiedzialny za śmierć ponad 33 tysięcy Palestyńczyków, z czego ponad 13 tysięcy to są dzieci. W Parlamencie Europejskim wielkie oburzenie wywołał atak Izraela na konwój humanitarny zmierzający do Strefy Gazy. W ataku zginął jeden Polak, Damian Sobul. Gdy konwój jechał wyznaczoną i uzgodnioną drogą, sztab jednostki izraelskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo trasy nakazał operatorom dronów zaatakować rakietą jeden z samochodów. Niektórzy pasażerowie opuścili pojazd po uderzeniu i przesiedli się do jednego z dwóch pozostałych. Kontynuowali jazdę i powiadomili, że zostali zaatakowani. Ale kilka sekund później uderzył w ich auto kolejny pocisk. Pasażerowie zaczęli przenosić rannych do trzeciego samochodu, ale wtedy uderzyła w nich następna rakieta. W rezultacie zginęło siedmiu wolontariuszy. Mamy do czynienia z morderstwem, z premedytacją. Teraz już nikt nie pojedzie z pomocą humanitarną do Palestyńczyków. Oburzające, że w oświadczeniach prezydenta Dudy, jak i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazano wyrazy współczucia rodzinie polskiego obywatela, który niósł pomoc dla palestyńskiej ludności, ale pominięto kontekst, że Polak zginął z rąk sił zbrojnych Izraela. W Australii wypowiedział się premier, który domaga się śledztwa i pełnej odpowiedzialności winnych. W Polsce zabrał głos rzecznik MSZ-u, który poinformował, że poproszono Izrael o wyjaśnienia. Początkowa reakcja władz polskich była asekurancka i tchórzliwa, a przecież jest oczywiste, że krytyka Izraela nie była, nie jest i nie będzie antysemityzmem. Dziękuję Państwu.
ujmę to najdelikatniej, jak to tylko możliwe, i powiem tak, wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc, oburzające. I powiem Państwu, jaka jest moja ocena. Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany i z zachowaniem należytej, w moim przekonaniu, delikatności w całej tej sytuacji. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. A ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć, pan ambasador te relacje utrudnia. Bardzo znacząco je utrudnia. Będziemy kontynuować nasze wsparcie humanitarne dla Strefy Gazy, które dotychczas wynosiło około 20 milionów złotych. Będziemy organizować koalicję wsparcia humanitarnego i będziemy na forum międzynarodowym dążyć do zawieszenia broni oraz to, co jest dzisiaj najważniejsze, do dwupaństwowości, do powstania dwóch państw, właściwie nie tyle powstania, ale współistnienia dwóch państw, Izraela i Palestyny, na zasadach pokojowych. W krótki sposób to powiem. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Ta cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, które dotąd w historii istniały, ma przetrwać. Ma przetrwać, a dziś można powiedzieć, wysuniętą placówką tej cywilizacji jest państwo Izrael. Polacy i Żydzi są do siebie podobni. Mają jak gdyby podobny sposób spojrzenia na świat i podobną wewnętrzną, no nie tylko potrzebę, ale wewnętrzne absolutne przekonanie do tego, że o wolność zawsze trzeba walczyć i że trzeba ją za wszelką cenę zachować. Musimy dokonać tutaj pewnej demonstracji. Niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie strachliwi nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu zależy w sposób szczególny. Armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Państwo Izrael jest, można powiedzieć, przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie. Gwiazdy Dawida znajdują się na nagrobkach żołnierzy niepodległej, tych, którzy bronili Polski w 1920, w 1939 roku. Eretz ktana kamonu, ze madhim. Ve ani rohe she'anachnu konim et Manhattan, ve konim et Hungaria, ve konim et Romania, ve konim et Polin. Az ein bayot lanu, ani mevin she הכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה בסך הכל, וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול בשביל לעשות תעשייה מקומית.
1000 lat życia obok siebie, a przecież państwo doskonale wiecie, że bardzo często i razem, dosłownie razem, poprzez małżeństwa, poprzez więzi krwi różnego rodzaju. I ja mówię, to nikt w Polsce nie wie, ile tak naprawdę ma w sobie krwi żydowskiej. Dlatego na pytanie, czy Żydzi mają w Polsce przyszłość, mają, bo są. I to jest dla mnie absolutnie, absolutnie oczywiste. Mimo wszystko Duda. 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 Cieszę się i dziękuję ogromnie, że państwo promieniejecie tym swoim świętem, swoją radością także na Rzeczpospolitą. Tutaj poprzez Pałac Prezydencki, poprzez to miejsce, gdzie mieszka, gdzie urzęduje głowa polskiego państwa. Chciałbym, żeby ten płomień chanukowych świec świecił na całą Rzeczpospolitą, dając radość, dając ciepło, dając to poczucie wspólnoty, które wszystkim nam jest tak ogromnie potrzebne. Co za stratę ponosi dzisiejsza Rzeczpospolita, że wy wszyscy, ci, którzy wyjechali, ci, którzy być może umarli przez tamten 68 rok, że was dzisiaj z nami nie ma, że jesteście elitą inteligencji, ale w innych krajach. Staliśmy się wasalem Ameryki. Ameryka jest wasalem Izraela. Zobaczcie, co się stało. Zginął polski chłopak, tak, Damian? Rany boskie, młody chłopak, który jedzie, którego całego, który poświęca swoje życie i naraża swoje życie na to, żeby pomagać tym głodującym Palestyńczykom, którzy umierają z głodu. Tam dzieci umierają z głodu. Dzieci umierają z głodu. Wyobrażacie sobie własne dziecko, które nie możecie nakarmić, jak wam umiera w ramionach? Fucking. A Polacy co? Mamy jakiegoś ambasadora tego kraju, tego skurwiałego, zdegenerowanego kraju, który rozpoczął w XXI wieku ludobójstwo na masową skalę narodu, dlatego że potrzebuje przestrzeni życiowej, prawda? Skąd my to znamy? Skąd oni zaczerpnęli te wzorce o tym, że są lepsi? Najbardziej humanistyczna, humanitarna armia świata, powiadają o armii IDF. No wolne żarty, nie? Hitlerowcy z gwiazdami na ramieniu. Kto by się spodziewał, że dożyjemy takich czasów? Współcześni hitlerowcy, SS-mani, Waffen-SS, który wchodzi i morduje. Tak jak zamordowali tego chłopaka. Doskonale oznakowane pojazdy. Ale nie, nie może iść żarcie do współczesnych pariasów tego świata, którzy żyją w getcie, którzy zbudowali na bazie własnego doświadczenia naród izraelski. Wychodzi jakiś ambasador w Polsce i atakuje nas? Kiedy my te kurwy wyrzucimy z kraju na zbity pysk? My wzywamy, my mówimy, dyskutujemy, czy nie wyrzucić ambasadora rosyjskiego, bo się nie pojawił na wezwanie MSZ-u, a tolerujemy chamskie zachowanie się przedstawiciela rządu, który z zimną krwią, z premedytacją, samolotami precyzyjnie zaatakował oznakowane pojazdy pomocy humanitarnej. 7 ludzi zginęło. Australijczyk, Irlandczyk, Kanadyjczyk, Polak, etc. Ci ludzie młodzi poświęcili swój czas, narażając swoje własne życie, żeby jakieś dziecko nie umarło z głodu, a te skurwysyny, jebane skurwysyny, wysłały samoloty zapożyczone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i wycelowały rakiety, które rozerwały tych ludzi na strzępy. I my Polacy tego jeszcze bronimy? My Polacy udajemy, że nie widzimy tego? My Polacy tolerujemy tego sukinsyna z ambasady i jego wypowiedzi? Tam na Bliskim Wschodzie doszło do ludobójstwa niewinnych ludzi na naszych oczach. I my nic z tym nie robimy. Ponad 30 tysięcy ludzi zabitych, z czego więcej niż połowa to dzieci. Dzieci. Ja w Wielki Piątek puściłem ten króciutki filmik z Al Jazeera, który pokazuje to dziecko palestyńskie, które chciałoby dotrzeć do mamy, bo nie ma już nikogo. Chodzi po gruzach, etc.
I co robi Izrael? Izrael morduje takie dzieci. Po to, żeby stworzyć tylko jedynie słuszną narrację. A ta narracja jest likwidacja Palestyńczyków. Ja nie wiem, skąd się wzięło, moi drodzy, przekonanie u nas, że Izrael walczy z Hamasem. Moi drodzy, Izrael walczy z narodem palestyńskim. Celem nadrzędnym tego państwa jest likwidacja narodu palestyńskiego. Nie Hamasu. Żadnego Hamasu. Nie, nie. Ja właśnie przyszedłem, ja rozmawiam sobie z moją żoną. Proszę mi powiedzieć, pani mówi, że pan odmówił jej... Dokładnie tak. A ja jako Polak, jak będę chciał zjeść, też nie dostanę? Nie. A dlaczego? Dlatego, że nie odgórno. Dlatego, że jadłodajnie Wójcieka serwuje jedzenie tylko i wyłącznie... Pan jest z Ukrainy? Z Ukrainy, tak. Czyli tu kadra jest z Ukrainy? Tak. I wy możecie jeść, a my Polacy nie możecie? Nie, my mamy ziemię jeść. Czyli jak ja powiem, że jestem głodny, jestem Polakiem, pan mi nie da zjeść. Nie da.